Hej, hej, hej. Cześć, kochani. Mamy następny ciekawą odmianę Linuxa do przeglądu. Musiałem trochę tutaj pogrzebać w system settings i ustawić Tearing Prevention VSync na Neva, bo domyślnie to było automatic i to się troszkę apply. Zobaczymy. Okej. Aha, tutaj się to robi. No właśnie. Trochę okrojona jest ta wersja. Nie ma zbyt wiele programów. Wirowych jest tylko Okular. W multimediach jest Qt Video for Linux 2, Test Utility i Video Capture Utility. To zdaje się jest głównie do kamerki. Nie wiem, czy ekran cały można nagrywać. Pewnie tak, ale nie próbowałem. Do kamerki tak, to się nadaje. KDE Connect, SMS, Conkera. Tak, może to jest dobre. No, z graficznych też jakby okrojony. W poprzednich wersjach był i GIMP, i Inkscape, Simple Screen Recorder, KDE Live, a tutaj trzeba mieć wszystko swoje. Ja w miarę jestem przygotowany, także. Bo tak nawet jak zrobiłem w tym FFmpegu nagrałem, to później miałem problemy z odtworzeniem, ale na szczęście mamy Olive. Także otworzyłem tego Oliwkę. I open recent to no, trudno, nie szkodzi. Wygląda ładnie, w miarę. O, taka sympatyczna animacja tych rzeczy jest. O, konki sobie otworzymy. Tak wygląda, jeżeli chodzi o Configure Desktop. Można sobie parę tapetek zmienić. Udeczki, lasek. Jest kilka tych, które normalnie są w Arco Linuxie, ładnych tapetek. Może sobie nawet zmienimy tą Apply. O. Także tak to wygląda. Jeżeli się tam ma własne
Zobaczymy Gimpa na przykład. Kopię. Properties. Permissions is executable. OK. I teraz execute. Should this question be yes? O. Uruchamia się, czyli nie wszystko stracone. Niekoniecznie trzeba za każdym razem to wszystko ściągać. Chociaż z drugiej strony przyjemnie jest, jeżeli to ma się pod ręką. To jest w miarę świeża wersja, także nie ma dramatu. Tutaj mam to open shot. Oliwka, jak jest oliwka i gimp, to ja już jestem happy. I to na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za dotrwanie do końca. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć.